Szanowni Państwo, tak jak wszyscy wiemy, bo za Państwa pośrednictwem również staraliśmy się tutaj informować i poprosić naszych mieszkańców o to, aby uczestniczyli w naszej akcji Rowerowa Stolica Polski. Taką akcję rozpoczęliśmy od 1 września, praktycznie do końca września. I tutaj tą jak gdyby akcję zapoczątkowała Bydgoszcz. My do tej akcji się jak najbardziej włączyliśmy. Włączyło się przeszło 20 miast i przez cały miesiąc staraliśmy się tutaj kręcić kilometry na rzecz naszego miasta, tak abyśmy stali się rowerową stolicą Polski. No troszeczkę nam się nie udało, ale jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ponieważ po raz pierwszy przystąpiliśmy i zajęliśmy tak naprawdę 9 miejsce, więc nie jest to wynik najgorszy. Wyprzedziliśmy wiele miast, tak jak chociażby Toruń, Grudziądz, Inowrocław. Czyli też znaleźliśmy się, można powiedzieć, w takiej dość ścisłej czołówce. I za to, proszę Państwa, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim mieszkańcom naszego miasta za to, że przyłączyli się do tej akcji, że wspólnie razem kręciliśmy te kilometry. Również dziękuję w sposób szczególny tutaj Państwu Janus za to, że włączyli się też w tą akcję, wspierali przez cały miesiąc nasze działania, jak również przygotowali niespodzianki dla najlepszych osób, które najwięcej kilometrów wykręciły dla naszego miasta w miesiącu wrześniu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy już do ogłoszenia tych wyników, kto był najlepszy, ile kilometrów tutaj wykręcił do naszego miasta. Pragnę powiedzieć, że ogólnie zdobyliśmy 183 punkty dokładnie. Tak mi się wydaje, że chociaż dokładnie powiem, bo tutaj liczbami trzeba. Aha, 183 to jest liczba zarejestrowanych dokładnie uczestników, a 134 osoby aktywnie włączyły się. I to jest ciekawe, że mniejsza liczba osób troszeczkę się nam włączyła niż osób, która się zarejestrowała, ale to daje też taki obraz, że wiele osób było zainteresowanych uczestnictwem w tej akcji i mamy nadzieję, że w następnym roku również się przyłączą. Proszę Państwa, z takich ciekawych informacji, z takich danych statystycznych, które możemy powiedzieć, to grupa osób, która najbardziej aktywnie i w sposób, można powiedzieć, największy uczestniczyła w tej akcji, to jest grupa osób 65+. Ja mówię o ogólnej akcji, o tej, która miała miejsce we wszystkich miastach, nie tylko u nas, ale we wszystkich miastach, czyli osoby 65+ są jak najbardziej aktywne. I proszę Państwa, z takich też danych statystycznych, takich ciekawych danych statystycznych, mężczyźni tutaj okazali się o wiele bardziej aktywni, jeśli chodzi o uczestnictwo w tej akcji, niż kobiety. I nad tym ubolewam i zachęcam Panie, żeby jeszcze bardziej włączyły się właśnie w takie działania. Ponieważ, proszę Państwa, dokładnie jeżeli chodzi o dane statystyczne, to w rywalizacji ogółem mężczyzn wzięło udział 62%, a kobiet 38%. A jeżeli chodzi o ilość kilometrów, które zostały tutaj wykręcone, to mężczyźni aż 73% kilometrów wykręcili, a kobiety tylko 27%. Czyli kobiety troszeczkę mniej aktywne tutaj fizycznie. Ale właśnie te wyniki pokazują nam, że musimy jeszcze podjąć takie bardziej wzmocnione działania do tego, aby zachęcić kobiety do udziału właśnie w tego typu akcjach. Proszę Państwa, teraz już chyba taki moment, myślę razem, że powiemy, kto najwięcej kilometrów tutaj wykręcił do naszego miasta i jaka to jest liczba kilometrów i pozwolę sobie tutaj panów zaprosić i odczytać, a mianowicie najwięcej kilometrów, bo 2645 wykręcił pan Jarosław Cypriański. Jest pan z nami. Tak, zapraszamy. O, i tutaj proszę bardzo, jest nagroda od Państwa
Jan Brudziński, miasta. Zapraszamy tutaj do nas. Gratulujemy bardzo serdecznie. Drugie miejsce zajął pan Piotr Stawicki, 2285 km. Gratulujemy, dziękujemy serdecznie. I 1677 km wykręcił pan Robert Szajkowski. Za to panu bardzo, bardzo dziękujemy. I proszę państwa, to jest to, o czym ja mówiłam, że mężczyźni byli jednak bardziej aktywni, bo w tej grupie osób, która zdobyła najwięcej kilometrów, są sami panowie. Nie ma tutaj z nami żadnej pani, ale mamy nadzieję, że w roku następnym będzie już troszeczkę inaczej. Proszę państwa, serdecznie państwu dziękujemy i jeszcze jest, proszę państwa, taka wyjątkowa nagroda, o którą bardzo tutaj się staraliśmy, zabiegaliśmy, abyśmy mogli dzisiaj tą nagrodę wspólnie razem przekazać. Poprosimy zwycięzcę naszej edycji tutaj pierwszej Rowerowa Stolica Polski, a mianowicie, proszę państwa, staraliśmy się o taki wyjątkowy prezent, żeby tutaj podkreślić właśnie, jak gdyby, jak ważna jest jazda rowerowa, jak ważne jest poruszanie się za pomocą roweru i chcieliśmy też rozpropagować tę akcję w najszerszy tutaj sposób, a mianowicie, proszę państwa, staramy się dzisiaj przekazać koszulkę naszego takiego czołowego zawodnika, kolarza, tak, człowieka, który wpisał się w kolarstwo, a mianowicie, żeby nic nie pomyliła, dokładnie pana Michała Gołasia, tak? I tą koszulkę pozwolę sobie państwu pokazać. Jest przepiękna, z autografem. Widać ten autograf tutaj. Proszę państwa, dopiero wczoraj nam się udało to wszystko dotrzeć na ostatni guzik, ale się udało. I dzisiaj możemy panu przekazać tą wyjątkową koszulkę, wyjątkowy prezent, taką myślę, że fajną pamiątkę. Proszę bardzo. Także przekazujemy tutaj. Proszę państwa, jeszcze raz gratulacje dla panów. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy, zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, aby w roku następnym przyłączyć się do drugiej już edycji Rowerowej Stolicy Polski. Czy możemy prosić zwycięzcę o dwa słowa? Nie. Chcę podziękować wszystkim. Panu Piotrowi, który mnie motywował do tego, żeby te kilometry dla tego wysadka kręcić jak największe. Była między nami, myślę, rywalizacja, choć się nie znaliśmy, poznaliśmy się dopiero teraz. Ale zachęcałbym więcej i wszystkim chciałbym pogratulować, nawet ten, kto wykręcił ten jeden kilometr, symboliczny, ale kilometr dla Wrocławka, żeby zachęcić na przyszły sezon, żeby nas było coraz więcej. Może nie chodzi, kto najwięcej tych kilometrów wykręci, ale żeby było jak nas, jak najwięcej, żeby nas było. To ma jest pan swoją ulubioną trasę? Obserwowali mnie, koniec. Tak, Toruń. To jest Toruń, tu jest Brześć, to jest Lubanie, to jest tutaj okolice, to są moje okolice rodzinne, dlatego tak mnie tu bardziej w tą stronę ciągło. Także. Ale pan wykręca takie wyniki również pozakonkursowo, czy to we wrześniu była taka motywacja? We wrześniu było troszkę więcej, ale około 1300 do 1500 miesięcznie kręcę. To dużo. A to było 2600. A jeździ pan typowo, tak dla rekreacji, czy też transportowo? Znaczy, zacząłem jeździć dla trochę zgubienia wagi. To mnie zmotywowało i dlatego tak to poszło.